Witam serdecznie w piątym już raporcie gromadzącym nowości ze świata gier strategicznych. W dzisiejszym odcinku science fictionowa strona mocy jest silna, ale znajdzie się też coś przyziemnego na sam koniec. Zapraszam i miłego oglądania. Na początku listopada światło ujrzało nowe, samodzielne rozszerzenie do gry Ashes of the Singularity, futurystycznego RTS-a, w którym pod naszym dowództwem znajdują się prawdziwe armady pojazdów bojowych. Rozszerzenie to o podtytule Escalation stanowi odpowiedź twórców na feedback otrzymany od graczy i zwiększa głębię gry podstawowej na wielu płaszczyznach. Jednym z dodanych elementów jest nowy widok strategiczny, kojarzący się wielu ludziom z Supreme Commanderem czy Scenes of a Solar Empire, a mnie osobiście przypominający serię Homeworld oraz widok satelitarny z Act of Aggression. Możliwość łatwej oceny i kontroli sytuacji na wielkich połaciach terenu przyda się szczególnie na nowych mapach, których rozmiar został zwiększony w stosunku do tych z gry podstawowej. Pod dowództwo gracza oddane zostały nowe rodzaje budynków oraz jednostek, np. ten oto Harvester dla frakcji Substrate, służący do wspierania naszej ekonomii poprzez przyspieszenie produkcji surowców. Albo też bombowiec strategiczny dla frakcji PHC, przeznaczony do szybkiego niszczenia wrogiej infrastruktury. Escalation wzbogaca również arsenał umiejętności orbitalnych, czyli czegoś w rodzaju skilli gracza CNC Generals, które można skierować na wybrane miejsce na mapie. Jedną z nowych umiejętności jest możliwość wezwania dywizjonu sabotażystów, małych jednostek samych w sobie słabo opancerzonych, ale mogących szybko zrównać z ziemią pozostawione bez obrony budynki. Wśród innych nowinek, frakcja Substrate nie posiada teraz górnego limitu składowanych surowców. Do zestawu dostępnych map dołączyły planety wulkaniczne i krystaliczne oraz przede wszystkim dodane zostały dwie nowe kampanie fabularne, po jednej dla każdej ze stron konfliktu. Ostatnimi czasy ciekawe rzeczy trafiły do Aven Colony, symulatora budowy kolonii pozaplanetarnej. Wynika z nich, że gra rozwija się w kierunku podobnym do kursu, jaki obrało Cities Skylines, to znaczy, że oprócz budowania instalacji cywilnych, zajmowania się zakwaterowaniem i zadowoleniem mieszkańców naszej kolonii, jest coraz więcej elementów mogących zagrozić życiu i zdrowiu kolonistów oraz sposobów na walkę z tymi zagrożeniami. Na przykład dodane zostały latające biologiczne zarodniki mogące infekować mieszkańców kolonii plagą, po tym jak zostaną wciągnięte do systemów podtrzymywania życia. Zarówno te zarodniki, jak i niektóre już wcześniej istniejące zagrożenia mogą być teraz kontrowane poprzez budowę wieżyczek plazmowych, które będą ostrzeliwywać wszelkie nadlatujące nieprzyjazne obiekty. Dodana została też wieża mogąca ochronić część kolonii przed uderzeniami piorunów. Lightning Tower ściąga do siebie i neutralizuje nadciągające błyskawice, ale może też, jeżeli tylko jest podłączona do odpowiednich systemów zasilania, przetwarzać uderzenia piorunów na energię do zasilania naszej kolonii. Nie wiem jak wam, ale mnie miło kojarzy się to z pewną sytuacją z Kolobota, gdy na jednej z planet musieliśmy chronić nasze roboty przed uderzeniami piorunów, budując odgromniki, które jednocześnie mogły też ładować nasze baterie zasilające. Finałowy update do Armady 3, uznanego Star Trekowego moda do Scenes of a Solar Empire, jest wciąż w produkcji, a ja czuję się w obowiązku wspomnieć ponownie, choć na momencik, o tym jak bogatą ilość materiału prezentują na stronie moda jego twórcy. To, że mod ma zawierać masy dobrze znanych statków z serii, to jest oczywiste. To, że pojawią się trochę mniej znane, ale wciąż związane z głównymi frakcjami, to jest tylko plus. Ale w życiu nie spodziewałbym się, że autorzy sięgną tak głęboko jak do tego, co jest widoczne na ekranie. To niepozorne urządzenie pochodzi z początków serii The Next Generation i jest w istocie bezzałogowym dronem bojowym stworzony przez mieszkańców planety Minos. Minosjanie znani byli z opracowywania i sprzedaży zaawansowanych systemów broni, nie przywiązując zasadniczo wielkiej wagi do tego, jakiej stronie konfliktu ją sprzedają.
Ten dron to część uniwersalnego systemu, mogącego zbierać informacje, brać jeńców, walczyć z jednostkami naziemnymi, a nawet wysyłać zamaskowane drony na orbitę w celu walki ze statkami kosmicznymi. Załoga Enterprise'a, a wraz z nią widzowie serialu, weszła w kontakt z tym urządzeniem podczas misji mającej na celu zbadanie zniknięcia innego statku Federacji, krążownika USS Drake. Podczas misji okazało się, że urządzenie to wyrwało się spod kontroli twórców, najprawdopodobniej podczas demonstracji dla potencjalnego nabywcy. I żeby pokazać, jak bardzo jest doskonałe i godne swojej ceny, stopniowo zniszczyło całą cywilizację planety. Widzicie, tak to jest, jak ważne update'y przekłada się na przypomnij jutro. No cóż, jeśli twórcy nadal będą sięgać tak głęboko w świat seriali, to naprawdę nie mogę doczekać się, jakie jeszcze cuda będziemy mogli odkryć, eksplorując kosmos w The Final Frontier. Security clearance complete. Proceeding to military intelligence briefing. Okej, zejdźmy na ziemię. Alternatywną, ale zawsze. Nowe informacje dotyczące dwóch modów do Command & Conquer Red Alert 2. Co ciekawe, oba raporty to prezentacje jednostek, mających pojawić się w nowych wersjach. Przypadek? Nie sądzę. Ale do rzeczy. Na pierwszy ogień idzie Mental Omega, modyfikacja, która u swego świtu miała tylko naprawiać fakt, że w dodatku do Red Alerta 2 o tytule Yuri's Revenge nie było oddzielnej kampanii dla sił tytułowego Yuri'a. Teraz mod rozrósł się na tyle, że twórcy pracują nad dalszym ciągiem fabuły z oryginalnych gier oraz nad nową frakcją o nazwie Foen Revolt. Na początku listopada autorzy moda wypuścili prawie 4-minutową prezentację nowych jednostek, mających pojawić się w update 3.3. Są wśród nich pojazdy przeznaczone zarówno dla tej nowej, nadchodzącej czwartej frakcji, jak i takie wzbogacające dobrze znane arsenały Aliantów, Sowietów i Epsilonu, czyli armii Yuri'a. Jeśli miałbym wytypować moich faworytów, to na pierwszym miejscu byłby Quetzal frakcji Foen. Ciekawy samolot obężniczy, który zamiast broni w swoich ładowniach przenosi zapasy latających dronów. Nie używa on ich też do ataku, ale do oznaczania celów, które następnie ostrzeliwane są przez broń orbitalną. Trochę na takiej zasadzie, na jakiej działała aliancka Athena z Red Alerta 3. Druga ciekawa jednostka to mobilne chronowięzienie, które mogą tworzyć alianci po opanowaniu laboratorium armii Yuri'a. Chronowięzienia można użyć tylko przeciwko pojazdom naziemnym. Działa ono mniej więcej tak, że porywa wrogi pojazd, domyślam się, że teleportuje go gdzieś do naszych laboratoriów, a potem przyteleportowywuje go z powrotem, ale już z naszą załogą, walczącego pod naszymi sztandarami. Inną wartą wspomnienia jednostką jest sowiecki Iron Dragon. Jest to czołg wyposażony w działo dalekiego zasięgu i intrygujący system, w pewnym sensie obronny. Otóż gdy Iron Dragon zostaje zniszczony przez wroga, na krótki czas czyni pobliskie jednostki niewrażliwymi na ostrzał. Gdy połączymy ten fakt z efektami wizualnymi broni tego czołgu, wniosek nasuwa się sam. Ktoś tu się nieźle bawił technologią żelaznej kurtyny. Drugi z tytułów, o których wspomniałem, to Project Phantom. Modyfikacja, która zastępuje oryginalną historię Red Alerta swoją autorską, w której świat musiał poradzić sobie z katastrofalnym wydarzeniem o nazwie The Shift. The Shift nastąpił w 1952 i objawił się zmianami w skorupie ziemskiej, które uwolniły nowe, nieznane dotąd pierwiastki, które z kolei otworzyły świat nauki na zupełnie nowe możliwości. Niestety na możliwości niezbyt przyjemne, takie jak na przykład wpływanie na ludzkie myśli poprzez oddziaływanie elektromagnetyczne. Projekt Phantom nie ujrzał jeszcze światła dziennego, ale według twórców aktualnie znajduje się w fazie bety, testowanej pod kątem gameplayowym, więc być może premiera nie jest wcale tak daleko. Na ich kanale YouTube'owym pojawił się film prezentujący 4 jednostki eksperymentalne, dostępne dla graczy tylko po udanej kradzieży technologii. Jako że zawsze miałem pewną słabość do sterowców i podobnych wielkich latających wehikułów, pozwolę sobie zwrócić waszą uwagę szczególnie na tą jednostkę. Excalibur Gunship może być budowany przez Western Coalition, taką tutejszą wersję NATO, i oprócz uniwersalnego działa pulsacyjnego, jakichś małych laserków, których wprawdzie nie ma w opisie, ale widać je na filmie, ma możliwość detonacji impulsu elektromagnetycznego bezpośrednio pod sobą, aby wyłączyć wszystkie podatne wrogie jednostki. Options. Training. Unit ready.
Skoro już jesteśmy przy uniwersum Red Alerta, 9 listopada Adam Horvat, mam nadzieję, że dobrze to wymawiam, zaprezentował zrobiony przez siebie prototyp VR-owego remake'u Red Alerta 2, zrealizowany na silniku Unreal Engine 4. Na prezentacji autor użył systemu HTC Vive, aby przenieść się na trójwymiarowe pole bitwy. Prawego kontrolera systemu używał jak myszki, aby wybierać jednostki i wydawać rozkazy. Z kolei lewy kontroler służył do zmieniania pozycji gracza nad mapą oraz jako interfejs budowy budynków, zrealizowany w formie przypominającej smartfon albo tablet. Autor zakończył prezentację szturmem na wrogą bazę, pokazując system walki zaimplementowany przez niego w prototypie. Osobiście zwykle jestem nastawiony raczej neutralnie, sceptycznie, jeśli chodzi o wszelkie nowinki typu 3D czy właśnie wirtualna rzeczywistość, ale muszę przyznać, że wygląda to imponująco i ma w sobie niezły potencjał. Niezależnie jednak od naszych opinii, przygoda tego prototypu w tej konkretnej formie kończy się na tej prezentacji, ponieważ EA nie zgodziło się na rozpowszechnianie czy rozwijanie tej gry, z racji na posiadanie przez nich praw do Red Alerta. Autor zapowiada jednak, że zamierza pracować nad podobnym RTS-em umieszczonym w jakimś innym uniwersum, do którego EA nie będzie już mogło mieć żadnych wątów. Nowe informacje dotyczące Sand of Siberia, modyfikacji do uznanego RTS-a Original War. Autor moda ujawnił, jakie nowości zawierać będzie nadchodzący update o nazwie Powell Battle Pack. Do zestawu potyczek trafią trzy nowe scenariusze. Potyczka Blitzkrieg, składająca się z dwóch map, na których siły pod dowództwem Heike Steyer przypuszczają atak na bazy Armii Czerwonej. Ucieczka Kozłowa, przedstawiająca kulisy dezercji doktora Kozłowa z szeregów ZSRR. Oraz zorientowana pionowo potyczka Dwa Fronty, na której będziemy musieli walczyć z dwoma przeciwnikami naraz. Potyczka ta będzie umiejscowiona na nowej, rozszerzonej wersji mapy z szóstej misji oryginalnej kampanii amerykańskiej. Dodatkowo w modzie pojawią się zmiany gameplayowe. Arabowie w końcu otrzymają w pełni funkcjonalny dźwig, umożliwiający stawianie i naprawę budynków, a dostępny po ulepszeniu fabryki o rozbudowę cywilną. Komora transportowa frakcji rosyjskiej zostanie rozdzielona na dwa różne typy sprzętu. Komorę zwykłą oraz komorę ciężką o podwójnej pojemności, którą będzie można zamontować wyłącznie na podwoziach typu ciężkiego. Modyfikacja zyska również innowacyjny element, niespotykany jeszcze w żadnym innym modzie do Original War. Mianowicie sezonowość map. Feature ten sprawi, że wygląd niektórych potyczek po ich odpaleniu będzie dostosowywał się do pory roku panującej w rzeczywistości, dzięki pobieraniu danych z kalendarza systemowego. Jeśli włączymy więc daną bitwę, a za oknem będzie walił śnieg, mapa również zostanie wczytana w wersji zimowej. No i na koniec, nawiązując do klasyka, Lorda Vadera, co by nam się od tego technologicznego terroru pod sufitem nie poprzewracało. Wybierzmy się na chwilę na sielską wieś anielską, gdzie ludzie żyją w zgodzie z przyrodą i gdzie bój idzie na pały i dzidzie, również w zgodzie z przyrodą. 8 listopada Wildfire Games wypuściło nową wersję gry Zero AD, albo Zero HD, jak wolicie, darmowego RTS-a opowiadającego o zmaganiach różnych starożytnych cywilizacji, takich jak Rzymianie, Spartanie czy Galowie. Wśród nowości dodanych w wersji Alpha 21 Ulysses znajdziemy m.in. nowe modele pól uprawnych, drzew i budynków, zwłaszcza zestaw nowych budynków dla Seleucydów, dzięki którym frakcja ta jest już w pełni gotowa, paczkę nowych map zawierającą lokacje w większości wymodelowane na podstawie prawdziwych miejsc. Moim zdaniem szczególnie ciekawie wyglądają okolice Morza Czerwonego oraz szare pokryte popiołem Pompeje. Dodany został również system ulepszeń dla jednostek i budynków, na przykład Sentry Tower może być teraz ulepszona do Defense Tower. Naszym jednostkom możemy też od tej pory wydawać rozkazy patrolowania. Jeśli lubicie takie klimaty, możecie zagrać w tą nową wersję, pobierając Zero AD za darmo na oficjalnej stronie gry, do której link znajdziecie w opisie tego filmu. Ode mnie na dziś to na tyle. Jak zawsze zachęcam do aktywności w komentarzach, do dzielenia się opiniami na temat gier, nadziejami, pomysłami, może też własnymi informacjami. A tymczasem dzięki za obejrzenie i do następnego razu.